Cześć, to znowu ja, Jarek, Jarksel. FIFA 23 Mobile. Mój składzik oczywiście. Pokażę wam, jak się prezentuje. Są eventy najpierw. Zacznijmy od eventów. Eventy są takie jak Retro Stars, Trophy Titan Mystery Signing. Oczywiście zacznijmy od tego Trophy Titan. Co tu trzeba w ogóle zrobić? Tu jest paczki są za darmo, oczywiście. I tu jest można zrobić SBC o Roberto Carlosa. I trzeba po prostu przepalić za Ilicza Donowana i Dudka. Zdobyć je oczywiście trzeba. Tutaj trzeba. Tropyty ten Daily Quest robić. W drugim evencie Retro Stars tutaj jest do trafienia oczywiście Rivaldo. Trzeba tylko tutaj skill game wykonywać. Dostaje się za to Retro Points. To pokażę wam, gdzie jestem. Ja jestem tutaj, za 6 dni dopiero, za 5 dni odblokują. Już mam pół punktów nazbieranych, tutaj będzie, mam 112 overall playera, 113 Rivaldo do odebrania będzie. Tutaj jeszcze zostanę za 5 dni, tutaj zrobię te skill mi mecze. Dostanę 500 retro pointsów. Jaki jeszcze tu mamy event? Mastery Sinning. To już tu też trzeba za darmo po prostu tutaj trzeba odbierać i dopóki czas nie minie i to jest później jeszcze na końcu można trafić toca. To tak się to prezentuje. Pokażę teraz mój skład, co oczywiście nowe rola. I sto zgrania. Tutaj mam Klose, Rivaldo, Ronaldo, Gündogan, De Bruyne, Ture, Thuram, Hernandez, Dijk, Thiago, Guardado i Alisson. To są moi zawodnicy. Takie mam ich ustawienie. I po prostu jeszcze tutaj mamy jednego strzała, tutaj wykonamy. Mystery Sinning. Wydaje się, że to było, nie, to nie było w retro. A tutaj jestem po prostu. Mamy już wszystko trafione, teraz zobaczymy, co trafimy sobie. Mamy już wszystko odebrane po kolei. Teraz będę, o, cross spam. Oczywiście extra salt. Dobra. A nie, to tego nie mieliśmy chyba. To teraz już mamy. Division Rivals jestem tutaj, mam 722 tysiące fanów, tutaj jak widać legendarne 3 i o, sprzedał mi się to właśnie zawodnik, sprzedało mi się Lacroix, wszystkich sprzedałem, 322 miliony zarobiłem. To by było na tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę. Cześć.